Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 18 lipca 2024 roku Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku poinformował, że dwa dni wcześniej odbyła się w Gdańskim Dworze Artusa uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę zamachu na Adolfa Hitlera w Wilczym Szańcu. W trakcie tej uroczystości wybielano Nazistowskich zamachowców, co możemy zresztą przeczytać także na profilu w mediach społecznościowych Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku. Główne przemówienie wygłosił były przewodniczący niemieckiego Bundestagu i obecny prezes Fundacji imienia Konrada Adenauera, profesor Norbert Lamert. Niemiecki profesor, odnosząc się do spisku Stauffenberga, powiedział: Cytuję: Powstanie z 20 lipca 1944 jest dzisiaj symbolem przyzwoitości i odwagi cywilnej. Zamachowcy nie byli oczywiście krystalicznymi demokratami, byli ludźmi swoich czasów, powiązanymi z realiami ich społecznego pochodzenia. Koniec cytatu. Mamy do, do czynienia z ewidentną próbą wybielania nazistów. Nazistów, ludzi, którzy mieli Krew na rękach, którzy byli częścią systemu ludobójczego i trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Klaus Stauffenberg, pułkownik Klaus Stauffenberg, był człowiekiem niezwykle gruntownie wykształconym, który miał pełne pełną orientację na temat tego, czym jest reżim nazistowski, czym są rządy Adolfa Hitlera, czym jest Trzecia Rzesza. Próba wybielania go, mówienia, że był tutaj człowiekiem, który był powiązany z realiami tamtych czasów, że był właśnie człowiekiem swoich czasów, że nie był krystalicznym demokratą, no jest zwyczajnym fałszowaniem historii. Wystarczy spojrzeć na życiorys Klausa Stauffenberga, kim, kim był, to był człowiek, który w wyborach prezydenckich w Niemczech w 1932 roku głosował na Adolfa Hitlera który już po dojściu Hitlera do władzy popierał wypowiedzenie traktatu wersalskiego, popierał Anschluss Austrii, był zaangażowany w niemiecką inwazję na Polskę w 1939 roku, był zaangażowany w niemiecką inwazję na Francję w 1940 roku. No, był, nazistą, był nazistą, był częścią systemu nazistowskiego. Próba, jak, jakakolwiek próba wybielania takich ludzi jak Klaus Stauffenberg jest elementem niemieckiej polityki historycznej, Historycznej, która przedstawia Niemców jako ofiary, a nie jako katów, i to jest coś, na co absolutnie nie może być zgody. Tym bardziej dziwi to, jak wielu Polaków było zaangażowanych właśnie w te, w te rocznice, w te uroczystości zorganizowane przez Konsulat Generalny Niemiec. Nie można się na tego typu rzeczy godzić, ponieważ jest to tak naprawdę fałszowanie historii. Podobnie zresztą, jak oddawanie, oddawanie czci innym spiskowcom z 1944 roku, no przecież musimy sobie zdawać sprawę, że to była opozycja wewnątrz systemu nazistowskiego, która wcale nie chciała, nie, nie chciała absolutnej klęski Niemiec. To byli ludzie, którzy sprzeciwili się Hitlerowi dopiero wtedy, kiedy było jasne, że ta wojna jest nie do wygrania. To byli ludzie, tacy jak Stauffenberg, którzy cały czas byli częścią systemu totalitarnego, systemu ludobójczego, który, którzy, chci, którzy chcieli zwycięstwa. Nie, i tu musimy sobie z tego jasno zdawać sprawę. Patrząc na tych wszystkich spiskowców, współpracowników Stauffenberga, warto przyjrzeć się ich postulatom także dotyczącym granic, dotyczącym kształtu przyszłych Niemiec. No i tutaj możemy chociażby odnieść się do takiej listy żądań odnośnie do kształtu przyszłych Niemiec po przejęciu władzy przez spiskowców, która miała być przedstawiona zachodnim aliantom. To zresztą przed samym zamachem Stauffenberga, przymierzany do roli kanclerza Rzeszy Karl Gerdeler, przedstawił taką 11-punktową listę, listę żądań i tam mo, możemy między innymi przeczytać, że spiskowcy z podznaku Stauffenberga chcieli zachować Niemcy chcieli zachować część Czechosłowacji zresztą rok przed, przed zamachem w Wilczym Szańcu Gerdeler postulował, aby granica na przykład polsko-niemiecka przebiegała tak jak granica Cesarstwa Niemieckiego z Imperium Rosyjskim w 1914 roku, a nawet Granica III Rzeszy z generalnym gubernatorstwem z 1940 roku. No, to byli naziści, to byli imperialiści niemieccy. To musimy sobie z tego zdawać sprawę. To, że w gdańskim dworze Artusa dochodzi do wybielania, do oddawania czci nazistom, którzy chcieli potężnej roli Niemiec w Europie i na świecie, no jest niebywałym wręcz skandalem. Oprócz tej skandalicznej ponownej próby wybielania Stauffenberga, miała miejsce także próba wybielania Heinricha von Lendorfa. Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku, pani Cornelia Piper, przytoczyła właśnie jego dzieje życia. Był to jeden ze spiskowców z 1944 roku. Przy czym podkreśliła potencjał jego dawnego majątku ziemskiego w Sztynorcie na Mazurach i Powiedziała, czy też zapowiedziała, że wielkim marzeniem jej samej i Niemiec jest odbudowa tego obiektu i stworzenia tam, cytuję, miejsca międzynarodowego dialogu europejskiego miejsca zbliżającego do siebie młodych ludzi z różnych krajów miejsca zorientowanego na przyszłość koniec cytatu. Mamy tutaj do czynienia już nie tylko z fałszowaniem historii, ale z próbą narzucania Polsce określonej narracji historycznej, w której to ofiary stają się katami, a kaci ofiarami. Mamy do czynienia już nie tylko z odchodzeniem od mówienia, że to Niemcy są odpowiedzialni za wojnę, za ludobójstwo w okresie II wojny światowej, ale mówienia coraz częściej, że to tylko i wyłącznie naziści, jacyś mityczni naziści, a nawet co więcej, tak jak powiedział, jak próbuje przynajmniej narzucić taką narrację. Były przewodniczący Bundestagu, obecnie prezes Fundacji Adenauera, niekrystaliczni demokraci. To nie, niekrystaliczni demokraci współtworzyli zbrodniczy system III Rzeszy. Jest to niezwykle niebezpieczne, mając w pamięci niemiecką tradycję imperialną, niemiecką tradycję podporządkowywania sobie takich państw jak Polska, niemiecką koncepcję Metel-Europy, w której Polska jest tylko krajem podwykonawcą dla gospodarki niemieckiej. Musimy o tym pamiętać, że. W dzisiejszych czasach, przez zmianę języka, przez zmianę znaczenia pierwotnych pojęć, zmienia się także rzeczywistość polityczną i społeczną. Niemcy realizują swoje cele polityczne jako mocarstwo, już nie celami militarnymi, ale celami finansowymi, celami także w obszarze szeroko pojętej walki informacyjnej. Wielokrotnie podkreślałem to, jak bardzo aktywny jest wywiad niemiecki, czy w ogóle niemiecki aparat państwowy na terytorium, na terytorium Polski to już nie chodzi tylko i wyłącznie o aktywność rezydentur wywiadu niemieckiego, ale także całego potężnego aparatu państwowego Niemiec w oparciu nie tylko o placówki dyplomatyczne, ale także kulturalne, naukowe, działalność fundacji politycznych, instytutów historycznych i tak dalej Chodzi o zmianę świadomości społeczeństwa polskiego, zaakceptowanie niemieckich planów geopolitycznych, czy strategicznych, jak kto, jak to woli. To jest bardzo niebezpieczne i tym bardziej. Tym bardziej niepokoi fakt, z jaką łatwością decydenci państwa polskiego akceptują tego typu zmieniającą się narrację. Dziękuję Państwu za uwagę.